Mówi się, że jesteś poniekąd matką sukcesu Wiki i Roxany. Czy w tym roku również napisałaś piosenkę do jakiegoś, a właściwie dla jakiegoś młodego reprezentanta, który być może będzie miał szansę reprezentować nas na Eurowizji Junior? Nie, ja zawsze podkreślam, że mój materiał jest moim priorytetem i w tym roku wydaję w październiku moją kolejną płytę. Jeśli będę miała przestrzeń i czas na to, żeby napisać dla nowego reprezentanta piosenkę, to z przyjemnością to zrobię, ale jednak moje własne muzyczne dzieci są dla mnie najważniejsze. A jak to jest? Jak się czujesz, gdy na przykład twoje właściwie utwory, twoja muzyka, teksty są wykonywane przez innych artystów i osiągają tak ogromny sukces? Radość, po prostu radość i też nauczyłam się tego, takiej selektywności, co mogę oddać drugiemu artyście, a za czym nie będę tęsknić, nie będę żałować, bo to jest bardzo ważne, bo miałam taką sytuację, nie ukrywam, ale myślę, że teraz już się tego nauczyłam, więc radość, wdzięczność i życzę tym dziewczynom jak najlepiej. A żałowałaś kiedyś na przykład, że to nie ty wykonałaś ten konkretny utwór, który oddałaś jakiemuś innemu artyście? Miałam taką sytuację, która pokazała mi, że muszę naprawdę parę razy pomyśleć, czy rzeczywiście chcę oddać ten numer. Jeszcze ten numer się nie ukazał, więc napisałam go dla młodej wokalistki, też z Voice Kids, więc zobaczymy. No. Zobaczymy, jak, mam nadzieję, że się rozegra fajnie ten kawałek. Roxana czy Wiki? Bo nasz kraj podzielił się troszeczkę na takie dwa obozy, mam wrażenie. Ja nie lubię w ogóle rywalizacji, bo każdy artysta ma swoje miejsce, ma swoją publiczność, więc tak też pozostańmy. Każda z dziewczyn ma swoją unikatowość, więc niech sobie znajdą po prostu swojego słuchacza.